zarabiają najniższą krajową, część z nich nie ma umów o pracę, a dla polityków są niewidzialne. Po tym, jak sprawę nagłośnił Newsweek, a lewica razem wezwała administrację do rezygnacji z outsourcingu, Senat wydał komunikat. Sprzątaczki w Senacie są zatrudnione przez firmę zewnętrzną i zarabiają najniższą krajową. Do tego jedna z nich ujawniła dziennikarce Newsweeka, że ich pracodawca nie wypłaca im pieniędzy za zastępstwo oraz zatrudnia część pracownic na podstawie umów cywilnoprawnych, co jest niezgodne z warunkami ogłoszonego przez Kancelarię Senatu przetargu. W odpowiedzi na zarzuty Kancelaria Senatu wydała dziś komunikat. Czytamy w nim. Kancelaria Senatu nigdy nie otrzymała skarg od pracowników firmy Amlux, ani w formie pisemnej, ani ustnej, na warunki pracy w Kancelarii Senatu oraz na niewłaściwe ich traktowanie przez ich pracodawcę, firmę Amlux, lub przez pracowników Kancelarii Senatu. Dział prasowy Senatu przypomniał także, że instytucja nie jest pracodawcą sprzątaczek, ponieważ korzysta z usług zewnętrznej firmy. Warunki umowy o pracę, w tym wysokość wynagrodzenia, ustala pracodawca, przekonuje kancelaria. Należy jednak tutaj przypomnieć, że sprzątaczka, która opowiedziała swoją historię w tekście, pracują za 1630 zł i odpoczywają w klitce bez okien. Są sprzątaczkami w Senacie, twierdzi, że skarżyła się pracodawcom. Raz poskarżyłam się jednemu z kierowników z firmy Amlux. Jak się pani coś nie podoba, to niech się pani zwolni, usłyszałam .. Senat odniósł się również do słów rozmówczyni Newsweeka dotyczących pomieszczenia pracowniczego bez okien, w którym mają odpoczywać sprzątaczki. Jak pisaliśmy o nim w naszym tekście. Była w nim lodówka, ale nie było mebli. Sprzątaczki wtargały do niego krzesła znalezione na śmietniku. W pokoju jada się również obiady, a to wymaga od pani sprzątaczek nieco gimnastyki. Konieczna jest umiejętność jedzenia bokiem. Pomieszczenie jest podłużne, ciasne i wygląda jak przedpokój w mikroskopijnym mieszkaniu. W odpowiedzi na ten fragment w komunikacie Senatu czytamy. Kancelaria Senatu udostępnia osobom wykonującym usługę sprzątania pomieszczenia gospodarcze, które nie są miejscem ich pracy. Pomieszczenia służą do przechowywania sprzętu i środków czystości oraz do przebywania w chwilach przerw w pracy. KAS dba o warunki bytowe pracowników na tyle, na ile pozwalają jej skromne warunki lokalowe, stąd ciągnące się od wielu lat poszukiwania nowej siedziby. Relacje międzyludzkie. Kancelaria Senatu zaznacza również, że nie ponosi odpowiedzialności za relacje między firmą, której zleca sprzątanie, a pracownikami, którzy skarżą się na wyzysk. Zaznacza ponadto, że senatorowie i pracownicy Kancelarii Senatu traktują personel sprzątający z należytym szacunkiem. Szef Kancelarii Senatu nigdy nie pozwoliłby na zachowania dyskryminacyjne w stosunku pań sprzątających na terenie Senatu. Tymi słowami służby prasowe odniosły się do zarzutu dotyczącego postawy polityków wobec osób sprzątających. W naszym artykule pisaliśmy bowiem, pani Maria, mówiąc o senatorach, kiwa z pobłażaniem głową. Przed wyborami zyskiwała w ich obecności widzialność. Wołali do niej dzień dobry, niczym kukiełki na sznurkach, którym jakaś potężna siła nakazuje nagłą uprzejmość.
Po wyborach milkli, pogarszał im się wzrok i przestawali widzieć panią Marię. Dla niej niewidzialność to był stan naturalny. Gdy wchodziła do któregoś z pomieszczeń i zastawała urzędników pogrążonych w rozmowie o intymnych życiowych zawirowaniach, oni nawet nie ściszali głosu. Senat nie zatrudnia, Senat zleca. Jak zaznaczają eksperci i działacze Lewicy Razem, którzy apelują do Senatu o rezygnację z outsourcingu, problem nie leży w łamaniu prawa, ale w korzystaniu z taniego rozwiązania, które przyczynia się do wyzysku pracowników. Senat przyznaje zresztą, że nigdy nie zatrudniał sprzątaczy na umowę o pracę. Co jest droższą opcją? Kancelaria Senatu początkowo korzystała ze sprzątającej ekipy sejmowej, a później została podjęta decyzja o przejściu na outsourcing firmy sprzątającej, nie w trakcie obecnej kadencji, czytamy. Dlaczego zdaniem obrońców praw pracowniczych jest to nieetyczne? Marszałek Senatu Stanisław Karczewski stwierdził, że pracuje dla idei. W jego przypadku oznacza to prawie 20 tysięcy złotych miesięcznie. Tymczasem pod jego nosem zewnętrzna firma sprzątająca zatrudnia na umowach śmieciowych za najniższą krajową, czyli kwotę, która nie starczy na czynsz, jedzenie, ubrania, bilet komunikacji publicznej czy leki, napisała na swoim Facebooku Marcelina Zawisza z partii Razem, która jest jedną z sygnatariuszy apelu skierowanego do Kancelarii Senatu. Wniosek o rezygnację z outsourcingu podpisali także Adrian Zandberg oraz Katarzyna Duda, która od lat zajmuje się badaniem tego zjawiska i związanych z nim patologii w instytucjach publicznych. Politycy Razem podkreślają we wniosku, że Sejm, w przeciwieństwie do Senatu, zatrudnia panie sprzątające bezpośrednio, co przekłada się nie tylko na wyższe zarobki, ale też na lepsze warunki zatrudnienia i większą stabilność.